Witam, witam serdecznie i zapraszam do serii filmików, w których będę grał sobie w szachy. Format tych filmików planuję przynajmniej na chwilę obecną mieć w miarę taki stały, czyli troszkę na przykład porobię zadanek, troszkę pogram na różne przedziały czasowe, prawdopodobnie po 3 razy, zrobię jakiś puzzle rush, może jeszcze coś innego, więc mniej więcej tak to będzie wyglądało. I będę grał jako konto podstawowe, nie premium, czyli będzie troszkę to ograniczone, dlatego na przykład zadań chyba będę mógł gdzie indziej 5 zrobić, puzzle rush tylko jeden, czy coś, ale też nie mam zamiaru jakoś mega dużo nagrywać i mega mocno cisnąć. Ponadto są ligi tutaj, jeszcze żadnej nie mam ligi, bo tutaj właśnie będę rozpoczynał, założyłem sobie konto specjalnie pod nagrywanie na YouTubie, ale będę grał normalnie, prawda? Także na początku będę startował z jakiegoś tam poziomu, a później normalnie będę grał, także myślę, że wszystko będzie ok. Tutaj są różne ligi, nie będę na razie starał się jakoś rywalizować o nie. I te najniższe to łatwo jest dość awansować, nawet jak się rzadko gra. W każdym razie w przyszłości, jak tam będę miał więcej czasu, jeżeli awansuję gdzieś wyżej, to później troszkę przycisnę. W taki sposób przycisnę, żeby do Ligi Legend awansować i przy okazji dołączę się do Klubu Legend, takie tam, jeszcze tam nie byłem, ale wiem, że to jest w zasięgu, jeżeli po prostu poświęci się na to odpowiednio dużo czasu. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeżeli chodzi o mnie, jestem graczem, jestem przede wszystkim bardzo amatorem, jeżeli chodzi o szachy. Znam szachy od dość dawna. Czasem grałem troszkę częściej, czasem rzadziej, ale nigdy nie grałem jakoś na poważnie. Moje przygotowanie debiutowe jest bardzo przeciętne. Po prostu generalnie gram albo na czuja, jeżeli jest mało czasu, jeżeli troszkę więcej czasu, no to sam przemyśliwuję pewne rzeczy i dochodzę do jakichś lepszych lub gorszych wniosków. Dlatego, no cóż, nie jestem jakimś koksem, jeżeli chodzi o szachy. Natomiast nie jestem też najsłabszy, dlatego myślę, że to może być ok. Jakbym tak miał siebie sklasyfikować w kontekście osób, które potrafią grać w szachy, to na pewno jestem w tej połówce, która gra lepiej. Natomiast do tych najlepszych, do koksów, to oczywiście daleko mi brakuje. Także będziemy sobie tak powolutku grać, bez większego jakiegoś tam spiny, napiny i jakiejś presji. Natomiast oczywiście wiadomo, że zarówno w zadankach, jak i w puzzle rushach, jak i na przedziałach czasowych, czyli Bullet, Blitz i Rapid, będę starał się oczywiście osiągać jak najlepsze wyniki. Zobaczymy, do jakich tam rankingów dojdę. Natomiast oczywiście jest to tak w miarę na luzie i nie mam zamiaru głębiej wchodzić w szachy i ich tak jakoś studiować, uczyć się, żeby jakoś podnieść bardziej poziom. Głównie jest to spowodowane ograniczeniami czasowymi. No ale wiadomo, jeżeli człowiek by przycisnął, bardziej się postarał i bardziej do tego poważnie podszedł, to wiadomo, że byłby lepszy. Ale drugiego Carlsena ze mnie by nie było, nawet jakbym 24 na dobę się uczył, także mniejsza o to. No dobra, to od czego zaczniemy? Ja nie jestem pewien, nie zaplanowałem sobie dokładnie jak, co i jak, więc po prostu zrobimy to na spokojnie. Myślę, że rozpoczniemy od zadań. I te zadania wraz z rozwojem, jeżeli będzie się dobrze rozwiązywało, to będą później coraz trudniejsze. Później puzzle rush, czyli na czas się robi, no chyba, że się nielimitowane robi i wtedy ile się zrobi aż do 3 błędów lub aż się czas skończy. No a później 3 partyjki. I myślę, że jedną będę właśnie grał na 1 minutę, drugą na 3 minuty, bez dodawania czasu raczej, chyba, że coś mi się odmieni. A trzecią na 10 minut też chyba bez dodawania czasu, chociaż zawsze tam 5 sekund można by dodać, ale nie chcę, żeby to się przeciągało, a 10 minut to już jest troszkę czasu. Nie będę nagrywał jakichś mega długich partii, bo raczej nie o to chodzi, prawda? To tyle. I nie będę też za bardzo tam klikał i analizował, chyba że będę miał możliwość. Po pierwsze, nie mam wprawy co do tego, mógłbym coś skasztanić, chociaż wprawę by się łatwo złapało. Ale też nie jestem na tyle dobrym graczem, żeby pogodzić tutaj myślenie, robienie czegoś, co jest na jakimś tam trudnym dla mnie poziomie i jednocześnie tłumaczyć, bo to automatycznie odbijałoby się moim poziomem i grałbym gorzej. Dlatego jak już się tam trafią jakieś trudniejsze dla mnie rzeczy, to będę mniej gadał, prawda? I będę starał się skupić jakoś. No ale tak czy inaczej będzie nagrywane. Także myślę, że rozpoczniemy treningowo od zadanek. Chyba 5 można zrobić właśnie w trybie tym bez konta diamentowego.
I później następnym razem, jak będę nagrywał, nie wiem jak regularnie będę nagrywał, prawdopodobnie nie codziennie, przynajmniej nie aktualnie. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Rozpoczynamy od bardzo niskiego rankingu 400 i będzie, robiąc zadanka, będziemy oczywiście się wspinać ku lepszym rankingom. Tutaj i też jest tak, że im szybciej się zarobi, tym więcej punktów się dostaje, ale za czas, prawda? Jeżeli tam, a jeżeli troszkę wolniej, to troszkę tam odejmuje. Natomiast ja nie będę tutaj koncentrował się, żeby mega szybko robić, tylko żeby robić poprawnie. Jak tu się klikało? Tutaj tak wezmę i przeciągnę. Nie. Jak tak kliknę i tu pokażę, to może przejść. A tutaj tak mogę cofnąć. Ale jeżeli kliknę, to prawą ręką, dłonią. Jeżeli lewą, to wtedy przeniesie się. A jeśli tak zrobię? Ok, to pokazuje. Ok, dobra. Także już coś tam się nauczyłem. Także czarnymi tutaj dość prosta sytuacja. Szachujemy króla. Ten król będzie miał jedno wyjście tutaj. I po tym, jak odejdzie, tutaj będzie wspierana wieża przez gońca. Dlatego tutaj damy mata. Także początkowo takie proste zadanko. No i zobaczymy, czy mam rację, ale mam rację, myślę tutaj. Także robimy tak. A, jeszcze ten hetman. Jeszcze ten hetman tutaj podszedł, także bijemy go. I już dalej nie ma kontynuacji, ale tutaj byłby mat dalej. O, tutaj jeszcze są osiągnięcia, zrobiłem pierwsze zadanie. No i robimy kolej. I 5 punktów rankingu wyżej. I tu jest pokazane, jaki jest procent rozwiązań, ile osób po prostu procent zrobiło to zadanie. 77% prawie. Prób było aż 53 tysiące, także ogólnie na tym serwisie jest dużo naprawdę graczy. Bonus za szybkość 70%, bo długo to robiłem, a docelowy czas to 19 sekund, czyli jeżeli bym zrobił w ciągu 19 sekund lub szybciej, to bym miał wtedy 100% punktów. I tutaj taki chart się pokazuje rankingowy. Na początku będzie mi rósł, a później już będzie troszkę trudniej, no bo zadania będą dla mnie trudniejsze. Lecimy dalej. Ruch czarnych. Chwilę tutaj trzeba popatrzeć. Ja też nie gram zbyt regularnie, więc nie mam takiego rozeznania dobrego, jak mógłbym mieć, jeżeli chodzi o układ szachownicy, więc muszę troszkę pomyśleć i w ogóle. I tu jest dość dużo figur, więc wypadałoby się zastanowić. Teoretycznie mamy tutaj darmowe bicie gońca. Bez konsekwencji. Bo tutaj wieża jest broniona przez hetmana. Pytanie tylko, czy można coś lepszego zrobić. Nie ma jakichś szachów, nie ma szachów, skoczka nie. Więc myślę, że po prostu tutaj zwyczajnie bijemy tego gońca. Ja raczej nie widzę tutaj lepszego rozwiązania. Tak. Także myślę, tutaj tak pobijemy. Okej, teraz odbijamy wieżę, wiadomo. No i dwa z rzędu zrobione zadanka, mój najlepszy wynik, to też jest naliczane. 72% osób zrobiło to zadanko. Kolejne. I nam ranking tutaj powoli rośnie za zadania. No tutaj prosta sprawa. Wieżą dajemy tutaj szacha, wieża się zasłania i mata dajemy. Także pyk, pyk i mat. Trzy z rzędu zrobione. Bonus za czas 100%, bo zrobiłem szybko. I tutaj 92% ludzi zrobiło to poprawnie. Oj. Tylko trzy próby. Osiągnąłeś swój dzienny limit. Chyba wcześniej było więcej, 5 prób limit. Teraz tylko 3. No słabiutko, słabiutko. No ale następnym razem możemy robić. W każdym razie powoli nam będzie tutaj ten ranking rosło. To, co jest jeszcze ciekawe, oczywiście jest wiele różnych ciekawych rzeczy. Może tam jakieś inne rzeczy dodam, może będzie wam brakowało i wspomniecie o tym. Ja tutaj też nie wszystkie funkcje znam, prawda? Natomiast chciałbym zrobić Puzzle Rush. Tylko gdzie był ten Puzzle Rush? Zadania. Tu jest Puzzle Rush. Jeszcze Puzzle Battle, zadanie dnia. Takie rzeczy są też można zobaczyć. Ale z zadaniem dnia to może. No i zadania to tu byłem, także tu nie mogę już. Kontynuuj darmowy okres próbny. Nie, tutaj nie kombinuję z tym. Czyli tak, po prostu wejdziemy na Puzzle Rush. I tu się zastanowię, co zrobić. Ponieważ mamy tutaj trzy opcje. Na 3 minuty, na 5 minut i przetrwanie. I każda opcja, oczywiście dzisiejszy rekord i najwyższy wynik notuje, prawda?
i zastanawiam się, od której opcji najlepiej aktualnie rozpocząć, ale myślę, że tak na luzaku rozpocznę od, znaczy może nie na luzaku, ale rozpocznę od opcji na 3 minuty. Niestety w darmowym członkostwie można tylko raz dziennie to zrobić. Także będę mógł tylko raz to zrobić. Także bez gadania postaram się tutaj wyciągnąć jakiś tam wynik. Powiem szczerze, na 3 minuty, znaczy nie będę mówił, jakie są moje rekordy czy coś. Ja też tam jakoś mega też nie cisnąłem, więc po prostu zrobimy tak, jak umiemy. No, czyli 3 minutki, bez objaśniania, bez tego będę starał się po prostu jakoś to zrobić. To zaczynamy. Chwilę jeszcze sobie ustawię tak odpowiednio. Taka czasówka to człowiek się musi jakoś skupić. Okej. No to jedziemy. Co tutaj, tu szacha dać, czy on odejdzie i co wtedy? I co tu szacha? No innej opcji nie widzę. Dobra. Wolnoczasowo robię. Wolniej nawet niż normalnie kiedyś. Ale to brak wprawy wychodzi. Ruch czarnych. Ok, dość wolno to robiłem. No ale 20 mamy, 20. Starałem się też, żeby bezbłędnie robić, a nie tak, że troszkę na pałę, więc troszkę dłużej może myślałem, niż bym mógł. Ale 20, myślę, że na początek to jest taki, no, ok wynik. Natomiast myślę, że 30 już byłoby mi ciężko zdobyć. Ogólnie nawet jakbym troszkę poćwiczył, także to już wymaga już lepszego ogarnięcia. Natomiast jeszcze wyżej, no to takie osoby, które już porządnie grają i przy okazji są dobre. Także no, zrobiłem 20 w 3 minutki i tutaj zagraję jeszcze raz, można czy nie? Może na początku można. Zobaczymy, to teraz na 5 minut zobaczę, czy mogę. Nie, nie można. Nie można, można raz dziennie tylko. Także tutaj 20 udało się.
Następnym razem zrobię na 5 minut, a później przetrwanie, czyli będę sobie mógł myśleć ile chcę. Także na przetrwaniu oczywiście będę miał najlepsze wyniki, to jest oczywiste. Dobra, także zrobiliśmy zadanka, zrobiliśmy puzzle rush. Nie pamiętam jeszcze co innego chciałem tutaj porobić, ewentualnie pokazać. Ale myślę, że sobie teraz zagramy. Po prostu. I rozpoczynamy z jakim rankingiem. Ja nie mam rankingu. To może automatycznie szybko mi ranking zrobi. To nie jest dobre, bo chciałem od niskiego rankingu grać, od słabszych zawodników, później mocniejszych, ale no jest jak jest. Także rozpoczniemy od bulleta, czyli takie super szybkie partie na minutę. No i zagramy 3 razy. I nie wiem, czy na początku da mi jakichś słabszych zawodników, czy jakoś średnio i później szybko mi ranking spadnie lub podskoczy w zależności od tego, czy wygram, czy przegram. Nie wiem, w każdym razie na minutę to jest wariactwo, bardzo szybkie, ale to jest właśnie taka ranking bullet, więc tu też oczywiście nie będę nic komentował, tylko postaram się jakoś grać i zobaczymy jak to wyjdzie. I z losową osobą. Ja tam plus minus 200 ranking chyba dałem w ustawieniach, także losujemy. Przestrzegaj zasad, a bo jeszcze nie grałem tutaj, aby szachy były przyjemne, traktuj innych także jak chcesz, że traktowano, brak pomocy od graczy, aplikacji czy silników, dokończ każdą partię bez rezygnacji czy przeciągania. Nie no, poddać się można przecież w partii, już bez przesady, a przeciąganie to rzeczywiście nie jest fair, ok, zgadzam się. I wyszukuję. 293 ranking ma gościu. Ja lubię tą taktykę grać. Jakby co? To się nazywa gambit hetmański, chociaż ja tutaj i tak zagrałem troszkę niestandardowo, ale przeciwnik też zagrał niestandardowo, także wiecie o co chodzi. Ok, tu jest mało czasu, więc ja nie będę gadał, tylko po prostu robię swoje. Gońcem chce tu bić, ale on zapomniał chyba, że na minutę gra. Może hetmana mu złapie? Ale poczekam z tym. Bo może coś tu podstawi, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, zobaczymy tak. Zobaczymy, czy zauważy to. Eno. Na tym poziomie to zwykle nie zauważałem. Tak czy inaczej, bo tego nie zauważył. No to hetmana lejemy. I gońca też traci, ale już czas mu się kończy. Dobra, jaki mam ranking? Nie pokazuje mi się na razie ranking. Więc niestety ten ranking mi dość szybko podskoczy do jakiegoś tam w miarę przyzwoitego poziomu. I nie będę mógł z nimi sobie tak nabijać i pokazywać grę z coraz to mocniejszymi. Niestety. Musiałbym zbić ranking, znaczy wbić jakiś później i zbić celowo. A, jest jeden przegląd partii, taki bardziej szczegółowy, później, jeżeli się chce. I to jest analiza. Właśnie, aby zobaczyć swój ranking, rozegra jeszcze 4 partie. No to niestety to mnie już dość szybko sklasyfikuje gdzieś wyżej. Nie na tych początkowych rankingach, co mi się nie podoba niestety, ponieważ no chciałem, ale sztucznie nie będę zbijał, wtedy musiałbym jakoś się ugadywać z Czeskomem, że zrobiłem sztucznie i że będę chciał później normalnie wbijać. Bo to już towarzyszyłoby takim sytuacjom, że ranking przeciwników musiałby być oddawany. Tego to pierdoły, więc nie będę się w to bawił. Ligę mam tutaj drewnianą. Jeszcze przegląd partii zobaczymy. Raz dziennie można tylko w wersji darmowej.
I tutaj dokładność jest pokazywana, dokładność powyżej 90% to już jest taka naprawdę ładna dokładność, ale 80,5 to też nie jest zła, ale to też gra się często tak jak przeciwnik pozwala nam. Tu jest przeoczenie, jedno zrobiłem, coś tam źle zrobiłem, jedna niedokładność. Najlepszy ruch, wspaniały ruch to jest taki już bardzo dobry, a genialny to taki, który często towarzyszy poświęceniom lub tego typu rzeczom. No to możemy zobaczyć tutaj. Tu był książkowy, właśnie to jest opis, prawda? Generalnie nie będę tego tak tłumaczył wcześniej. Tak. Zobaczymy z ciekawości, gdzie błąd zrobiłem. Tutaj póki co jest git. To jest dobry ruch, ale bez szaleństw. Roszada. To może nie był najlepszy ruch, ale specjalnie chciałem to spektakularnie, żeby pod tego hetmana poszło. On tutaj już błąd zrobił. I to... Oj, to... A, rzeczywiście. To tutaj przeoczenie zrobiłem, bo za szybko grałem i też nie pomyślałem, bo tutaj wcześniej skoczek bronił tego pola, nie? A teraz jak tu odszedł, to nie broni i ja powinienem tutaj gońcem pójść. Prawda? Tutaj da się oczywiście pokaż ruchy i to silnik pokazuje automatycznie, co powinno się zrobić. W każdym razie widzę, że tutaj gońcem powinienem pójść i wtedy hetman byłby mój. Pokaż ruchy, na pewno to się pojawi. No właśnie, tutaj tak. Także taka sytuacja. Jeszcze prześledzimy na szybko dalej. Tak, i to jest przeoczenie. To tutaj bardzo źle zrobiłem. Powinienem tutaj po prostu zaatakować. Ok, to uznano za ruch wspaniały. To jest sposób na zdobycie materiału. Ja tego nie liczyłem za bardzo, ale... No ale jak widać, tak jest. Nie będę tam pokazywał ruchów. No i później czas się skończył. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze wrócę tego. To może wyłączę. Także po trzy partie. Trzy bullet, trzy... Dobra, w tym przypadku może 4 zrobię, ponieważ po rozegraniu 4 partii pojawia się ranking. Także 4 bulety, 4 blice i 4 rapidy. Ok, czyli jedziemy. Jeszcze 3 bulety. Chociaż już troszkę wyższy ranking mi pokazało, więc automatycznie może. Remove'y mam włączone. Chyba zrobię sobie bekową strukturę pionkową tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobre, ale można zrobić. Czemu nie? Chociaż nie, jak tu pójdę, to skoczkiem może pobić, więc to byłoby złe. Więc najpierw tutaj pionkiem, po tym jak on tutaj królem ucieknie. No bo królem tu odejdzie, nie? To w sumie mogę primowa to zrobić. Ale poczekam jeszcze. Ej, zamotał się chyba gościu w akcji. Ok, także wygrałem na czas. Jeszcze trzy muszę rozegrać, żeby zobaczyć ranking. No dobra, to jedziemy dalej. Już tutaj przeglądu nie będę miał. Znaczy, będę miał tylko częściowy, chyba. A nie, jeszcze mi pokazuje. Ale później będę miał jeden dzień, nie tylko. Nie? Wiecie, o co chodzi. Tutaj 85% dokładność. Ale dokładności też na tym poziomie mnie tak średnio interesują, szczerze mówiąc. Jak będę grał z troszkę lepszymi przeciwnikami, mniej więcej na moim poziomie lub podobnym, to będzie wtedy lepiej. Dobra, to lecimy dalej. W sumie nie wiem, czy tu dobrze zagrałem.
A tu nie najlepiej, bo tu atakiem grozi. Więc się wycofamy. O, związanie tutaj wykorzystamy. No tak, chociaż on tu jeszcze może. No ale piątka na tym i tak uzyskam. Chociaż nie, bo on tutaj odbija. To jest za mało czasu, ja wtedy nie myślę jak należy. Królem powinien podejść. Nie podszedł. Trzeba uciec, bo mata może tutaj załatwić. Dobra, to nie była najlepsza partia w moim wydaniu, ale wygraliśmy to i jeszcze dwie partie muszę rozegrać. Zobaczymy, czy pobije tu i zapomni o wieży niebronionej. No, zapomniał chłopak. Dobra, na wymianę możemy iść. Jak jest przewaga materialna, to znaczy, że to jest przewaga pionka tylko w sumie, ale no. Ale to też jest przewaga. I tu kolejny pionek będzie. I tu kolejny. I kolejny. Gość ewidentnie lubi mi oddawać pionki. Gońca też. Chyba spanikował się co do czasu. Okej, na czas wygrana. A ty nie pokazuje za bardzo poważniejszych błędów, więc obrona słowiańska zagrałem. Ja ogólnie nie mam kontroli nad tymi debiutami. Okej, to jeszcze jedna im się pojawi ranking, więc zagramy. To nie wiem, czy te rapidy 5 zagram, bo to by trochę czasu zajęło. To jest akurat debiut pewnego rodzaju, mam słabo go opanowanego. Ale bicie w przelocie tutaj myślę, że to nie pokazuje. Wiem, co to jest bicie w przelocie. Co dalej? Tradycyjnie jakoś rozbudowujemy figurki. Staramy się go zaskoczyć. A tu on chce nas zaskoczyć. No proszę. Dobry ma czas. Muszę przyspieszyć. No tak, niektórzy skupiają się zbyt ostro na czasie. I później wynikają z tego takie sytuacje.
Dobra, przyspieszam, bo on chce po prostu na czas wygrać. Mat. Także nie, na bulecie niektórzy grają totalnie na wariata i ewidentnie chcą wygrać na czas, nie dbając o inne rzeczy. No i ranking mi się pojawił 877. Ok, także zaczynałem od bardzo niskiego i mi troszkę podskoczył. Zabójczy goniec, dałeś mata gońcem. Spoko. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy chcę rozpoczynać na 3 minuty. Która w ogóle godzina jest? No dobra, walniemy jeszcze. Dobra, jeszcze walniemy. Czyli tak, teraz. Czyli ranking bullet nam się zrobił. Tutaj można wejść na rankingi, zobaczyć. Tu są challenge różne te. Statystyki i bullet ranking mam 877. Tutaj da się wejść jakoś w głębsze statystyki. Da się wejść. Tu jest taki mój ranking. I tutaj jest też. Gdzieś jest średnia ranking przeciwnika, najlepsza wygrana, seria zwycięstw. Gdzieś jest i tu to przeglądy. Poza tym jeszcze. Gdzieś jest pokazane, na którym jest się miejsce względem innych graczy. Aha, procent graczy, których ranking jest niższy od twojego. Tutaj jeszcze się nie pojawia, bo to po prostu zbyt. Bo dopiero to konto jest młodziutkie, prawda? Także taka sytuacja jest. Ok, to myślę, że teraz sobie zagramy na 3 minuty właśnie i to już nie będzie bullet ranking, tylko blitz. Blitz to jest 3,2 minuty się dodaje, 5 minut też, ale myślę, że na 3 minutki walniemy. I też będę musiał chyba 5 partii zagrać. Chociaż tu 400 mi się pojawia, więc możliwe, że na podstawie bulleta już mam tutaj ranking. W 3 minuty to już można pomyśleć. Ale też nie będę za długo myślał. Robimy swoje. Gościu Szewczyka chce mi dać. Jest na to jakaś fajna jeszcze rada inna niż tego? Nie wiem. Dobra, ale tak zrobimy. Ojej, nie wiedziałem, że pionek tutaj. No tak, gracze na początku grają. Także tutaj wieżę straci. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie kombinować z matem. Jeśli tu odejdzie, to mogę hetmanem szacha dać. Ale wtedy tam może odejść. A, tu odszedł. To gońcem bym mógł później tutaj atakować. Więc zobaczymy, czy to przejdzie. Tak na czuję. Tutaj i chcę gońcem. Kurde. Net mu padł. Albo sam się rozłączył. Bo stwierdził, że nie ma szans. Partia porzucona i mi tu nagle ranking wszedł na 900. No cóż, trzy partyki chyba zagram, bo tutaj ranking już widać. Więc kolejna. I tutaj podobne rankingi do mojego będą się pojawiały. Jak ja będę awansował z rankingami, no to moi przeciwnicy automatycznie też będą coraz mocniejsi.
Nie widzę tutaj sensu w tym poświęceniu. Aczkolwiek troszkę królami zdezorganizował. Ale nie sądzę, żeby to. Ten skoczek jest, ma dobrą pozycję, ale na razie go zignoruje. Jakby mi pobił tego, to prawdopodobnie postaram się otworzyć tu linię dla wieży. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Jeszcze poczekam na jego ewentualną reakcję. Ciekawe, czy będzie chciał pionkiem mi tu przepędzić skoczka. To też jest jakaś opcja. W każdym razie ten jego skoczek tu mi się nie podoba. I on chyba nic z nim nie zrobi. A jednak. Dobra, to robimy tak i postaram się otworzyć linię. Bez głębszych przemyśleń to robię. Jak tu wieżę postawię, on mi tu pionkę oddaje. Dobra, no to tak. Jak tu wieżę podstawię, ustawię, to będzie szansa zrobić tutaj szacha. Nie będzie mógł odbić pionkiem i wtedy hetman mój. Czy to przejdzie? Zobaczymy. Chyba, że najpierw hetmana bym tu... A nie, najpierw wieżę właśnie. Zobaczymy, jak się z tego wybroni. Zamyślił się. Nie wiem, czy zdążę to zrobić. W każdym razie tu tak chcę. On tam jakiś randomowy ruch. I ja wtedy tutaj. Król musi uciekać. I ja biję hetman. Jak to się cofa? Nie wiem już, jak się cofa. Ale nie chcę spartolić nic. Aha, tak. A nie mam wprawy w tym. Nie wiem, przygląda się. Chyba stwierdził, że nie. Może do kibla poszedł, nie wiadomo. W każdym razie to druga partia była, więc trzecią jeszcze zagramy na blitzu. A później trzy rapidy. Ranking ostro rośnie, niestety. Nie chciałem tego, ale ostro rośnie. Ponieważ. Ponieważ właśnie nie grałem wcześniej. Normalnie to za partię dostaje się dużo mniej niż 133 punkty, nie? No ale jest jak jest. Dobra, czyli ostatnia trzecia. I tutaj już mam ponad 1000 ranking. Dla niektórych to już jest jakiś poziom. Ale tu jest pokazane. Wygrana 121, przegrana minus 105. Także po prostu to tak szybko leci. Zobaczymy, czy da się złapać tutaj. Nie, kozak. Zazwyczaj na tym poziomie często robią widzę, bije technikę. Widzę, że coś można pobić i bije. Ok, tutaj jeżeli nie postawi gońca, to mogę mu skoczka związać. Znaczy już jest związany, ale... no trochę ogarnie.
mimo wszystko coraz wyższy ranking już będzie, więc ludzie będą troszkę myśleć. Co by tu można zrobić teraz? Niektórzy właśnie lubią tak pchać. Ma to swoje plusy i minusy. Oj, tutaj błąd popełnił, bo mogę sobie tutaj zdobyć figurę. I co by tu można zrobić? Mogę tak. Tutaj hetman się odsłoni, można bić. Tu zbije, to będzie ciężko to bronić. Mimo wszystko tutaj spróbujemy. Chociaż on tu może pobić, jest, ma siłę. Chyba jednak tym pionkiem powinienem, bo on tutaj może teraz pobić. A tu może hetmanem pobić. Ale jeśli pobiję, to ja mogę tu. Generalnie w sumie to też nie najlepiej zrobiłem. No właśnie. Żebym powiedział, że nawet głupio zrobiłem. Ale będzie miał zdublowane pionki. A, zapomniałem o tym. Ja tu mam darmowego gońca. Oj, słaba partia w moim wykonaniu, no ale cóż. Odkrywamy tutaj tą linię. Oj, nie zauważył. No to pozamiatane totalnie już. No i poddał się. To była chyba trzecia partia już, tak? Jeśli się nie mylę. Na blicu. Zobaczę dla pewności. Tak, trzy partie rozegrałem. Okej. No to teraz rapid spróbujemy zrobić. Te partie zazwyczaj trwają najdłużej, no bo najwięcej czasu, wiadomo. Zrobimy na rapidzie trzy partyjki. Szybkie w sumie, no, rapid. A dzienne to co innego, to w ogóle nie będę tu kombinował. Rapid na szybkie na 10 minut, o. Ale mam nadzieję, że pomimo posiadania tego czasu będą ruszać się w miarę szybko. Nie jestem pewien, czy takie pchanie jest dobre, ale walczymy o centrum. I w sumie będzie dobre centrum teraz. Żeby je elegancko wybronić jeszcze. Też tu może iść pionkiem, ale to byłoby bez sensu. Co on chce tym skoczkiem osiągnąć, nie wiem. Jeśli tu pójdzie. A niech sobie idzie. Gońca dajemy tu. Z odsłony pionkiem, jak pójdę, jeżeli tu będzie hetman, to będę mógł załatwić mu tu mata. Możliwe, że na tym poziomie się na to złapie. Co by tu zrobić?
On chce mi tu zaatakować, więc myślę, że na spokojnie sobie tak pykniemy. Oj, oj, oj. Tu jest kilka potencjalnych koncepcji. Tutaj odsłonięty atak, tutaj ewentualnie odsłonięta wieża, jakby obie figury poszły. On to raczej zauważył, widzę. Ale jak mu zbije skoczka, to teraz tutaj pionek będzie niebroniony. Jak on odbije? Pytanie, czy chce tym, czy skoczkiem. Skoczkiem od razu szacha bym dał. Ale jak on tu odejdzie, to nic mi to chyba nie da. A raczej hetmanem. Przy okazji atak na wieżę. I właściwie skoczkiem, nie, mata tu nie dam, bo goniec jest. Taka sytuacja. To po prostu bijemy wieżę bez zastanawiania się. Tu dajemy szacha z odsłony. Teraz myśli, że nie może pobić tego pionka. Dobra. I co teraz mogę dać? Tu mogę szacha dać. Co ja mogę dać? A jeśli bym tutaj dał szacha? Dobra, zwyczajnie tu damy. Tu pionkiem i później... Znaczy mogę skoczkiem. Mogę gońcem, zobaczymy. Wprowadzamy figury dodatkowe. On tu odejdzie i pionkiem mat będzie. Ok. No to taki ładny macik pionkiem, chociaż to średnio ładny, ale pionkiem zawsze będzie. Ok. Mat pioneczkiem, elegancko. No to nową partyjkę, jeszcze dwie zagramy, tak żeby było po trzy. Pierwsza rapid, tam ranking, bla bla bla, zabójczy pionek, dałeś mata pionkiem, spoko. Nowa 10 minut. Także jeszcze dwie. Znowu gambitem hetmańskim jedziemy. Może tam inne debiuty pokombinuję lub poeksperymentuję kiedyś. Zobaczymy. Pewnie tu gońcem się ruszy. A jeszcze takie buty. Przepędzacz. Tutaj jest opcja też poświęcić skoczka i kombinować jakoś. Tak zwany hashtag YOLO. Ale może nie będę tak grał. Możliwe, że będzie chciał pchać pionka, żeby mi tu gońca zamknąć. Niektórzy tak robią. Tu myślę, że on sobie zdubluje tego pionka. Pobijemy to, zobaczymy jak wyjdzie. Tutaj musiałby bronić tym, ale niekoniecznie to będzie dla niego super korzystne. Jak tu się gońcem ruszę? Nie, skoczkiem.
Będę tutaj chciał gońcem wjechać, jeśli da radę. O w mordę. O kurde, ale błąd popełniłem. No właśnie. To jest tak przez brak koncentracji z takim przeciwnikiem niezbyt mocnym. No muszę hetmana tutaj. Także teraz trzeba się postarać. Ulala. Ale dałem ciała. Trzeba się z nim postarać teraz. Jeszcze mi tu może hetmanem pobić. Noż kurde. Tu jest ok. Dobra. Ale jaja. Ale mnie zarobił w balona. Dobra, trzeba się postarać. Mimo wszystko z graczem na takim poziomie to mogę to wyciągnąć. Ale trzeba się postarać i już takich akcji nie robić. Tu jest na 10 minut, także goście może się zastanowić. Tutaj gońcem nie pasuje mi iść, bo skoczkiem, bo później nie ma jak uciekać. Więc musiałbym go wycofać. Tu bym pionkiem poszedł, ale to nie pasuje też. Skoczkiem, no dobra. Tu pójdziemy. Ale mnie zrobił w balona. Tak mi złapał hetmana. Tak sobie dałem złapać hetmana frajersko. Zapomniałem w ogóle o tym jakoś tak. Zobaczymy, czy będzie bronił tego pionka. Czy królem podejdzie na przykład. Skoczkiem, okej. Jeśli on tu ruszy się pionkiem, to skoczka mogę stracić jeszcze. Trzeba ostrożnie. I to tak głupio, bo mi zamknie tego. Zamknie mi go trochę. Ale jak tu podejdę i wieżą, i wtedy tu hetman. Dobrze byłoby mu jakoś hetmana złapać, ale nie widzę za bardzo możliwości. Dobra. Tak, ruszę się, w razie czego jakby chciał mi tego skoczka. No to łobuz jeden. No, w taki sposób. Musimy się. Kurde, on mi tu gońca będzie mógł przy. Ale porażka, to moja partia. Tu może się ruszyć i mi gońca skasować. Nie pomyślał o tym. Że nie zauważył, że to i tak ma bronione. Dobra, to. Kurde, jakbym miał tu wieżę. To będzie za późno. Miał tu wieżę i tu gońca bym posłał. Tu nie mogę, bo tu nie jest bronione. Dobra, to ja tym gońcem, jak tu ucieknę, to chyba będzie w miarę bezpieczny. W takim miejscu niezbyt bezpiecznym. I tutaj wieżę jakby. To mogę jakąś zacząć coś odrabiać.
na tym poziomie to raczej nie powinien tego zauważyć. No właśnie, nie zauważył. Chociaż kurde, przecież on mi tu może szacha wieżą zrobić, ale tu niewygodnie mi się to wszystko poustawiało. To jest po prostu masakra. Tak zrobię, specjalnie tu jeszcze podstawiając, zamiast bijąc. Dobra, w końcu możemy. Chociaż on tu pionkiem jeszcze może zadziałać. To też byłoby smutne. Tu pobije tą wieżą. A nie, nie może wieżą. Ciekawe, czy on to widzi tutaj. Okej, muszę tu zadziałać, bo wtedy odsłonięty szach będzie. Aczkolwiek ten goniec mi się tu podoba. Ładnie wchodzi. On może będzie chciał tego pionka bronić i może się ruszy. Szacha może dać tutaj. To byłby niezły ruch w sumie. I moja koncepcja runie. Ja wtedy gońcem tu się ruszę. On odejdzie, będę mógł tu szacha, tylko ten szach chce mi to da. Jak tu odejdzie, to wtedy gońcem tu pójdę i szach, i można wieżę zdobyć. Zawsze jakieś odrobienie materiału. Ok. Także nie zauważył. Tutaj on może mi pobić coś gońcem tego, ale. Chwila. Ja tu nadal nie mogę. Jak tu ruszę się, on da szacha. Dobra, to liczę na to, że nie zauważy. Ale on to zauważy tutaj pewnie szacha. I co wtedy, nawet jak się zasłonię, to gońcem będzie mógł mi bić. Ta. Tu się rusza, to on może gońcem. Może zrobić tak, żeby nie mógł mi szacha dać. To może tak. Ale wolałbym tu. Ale dobra, jednak to. On mi tu pewnie pobije tego. Albo. Wieżą najpierw ucieknie, ale jakby uciekł wieżą, to ja wtedy gońca tu zdobędę. Więc on powinien tu pobić. No i pobił. Ale chwila, jeżeli ja odbiję, to on może uciec wieżą. To ja może najpierw tak zrobię. Jeśli by pobił królem, to ja mogę tu skoczka brać. Jak tu ruszę, to on może wieżą i tu grozi mi matem.
A czy mogę wtedy temu matowi przeciwdziałać? Jak tu pobiję? Oj, chyba bym nie mógł. Dobra, hashtag YOLO. Wie, że chce mi załatwić. Skubany. I tutaj z zawodnikiem, którego z mojej perspektywy uważam za dużo słabszego ode mnie, przegram. Po prostu, no ale cóż, no tak się zdarza. No nie da rady tutaj wyciągnąć z tego. Nie wiem, jeszcze spróbuję może jakąś zmyłkę zrobić czy coś. Ale nie, no pobiję tą wieżą. Okej, okay, tu jest mat w jednym ruchu. Normalnie to wypadałoby się już poddać, nie? Ale ciśniemy do końca. Bo kurde, nie uznaję tego. On jeszcze tu końcem chce się ruszyć. Tu się ruszy końcem, to nie ma szans. A, nie ruszył się tak. Może tutaj spróbujemy uciekać. Jeszcze na pałę można poklikać, ale to bez szans jest. Tu się ruszę, to nie będę mógł odbić. Jakby co, to może tu? Ale nie, muszę tu.
Ja tu mogę liczyć, że na czas mi się uda, jeżeli on skasztani sprawę. Aj, podstawiłem. I to jeszcze zauważył skubaniec. No i tu mata chce mi dać. Już nie wygrzebę się z tego. Masakra. Do 3 razy sztuka. Dobra, to rewanż spróbuję mu dać. Chciałbym się odegrać na gościu. Normalnie to z nowymi gram, ale spróbuję dać mu rewanż. Odrzucił. No dobra. Pogramy trzeci raz. Uważam to za kompromitację, że przegrałem z takim rankingiem, ale jest jak jest. Gramy dalej. Także ostatnia tutaj partia na 10, właśnie po 3 partyjki właśnie. I to by było wtedy na tyle. Tu się związanie zrobiło. Zobaczymy, jak gościu zareaguje. Może pionkiem tu pójść, ale to takie dość ryzykowne. I poszedł. No dobra, zobaczymy. Jak tu pobiję, atakuję hetmana, tutaj gońcem odbiję i zyskuję figurę. Tu dam szacha, tu się zasłoni, to raczej to nie odda. Także na razie tak sobie pójdziemy. Ale tego szacha bym tu chętnie dał. A jakby postawił tu hetmana, to już w ogóle bym bardzo chętnie dał. Ale raczej tutaj nie podstawi, to byłby najgorszy możliwy ruch. Tu ruszę się on może pionkiem. No i tak średnio. Ale jakbym gońca poświęcił, nie, bo może wieżą odbić. Spróbujemy wprowadzić kolejną figurę do gry.
To jest taki ciekawy pionek. No mówiłem, że ciekawy jest. O dobra, czy jest tu jakaś siatka matowa? Dobra, hetmanem pobiję i zobaczymy, co dalej. Gońcem byłoby tu fajnie wjechać. Tylko, że tutaj jeszcze jest też niewygodnie. Jak tu ruszę się... Dobra, on tutaj nie może za bardzo odpowiedzieć. Więc tak. Pionka może pobić, ale to jest to dla mnie nieszkodliwe. To znaczy, on tutaj będzie mógł się i tak skoczkiem zasłonić. I wtedy będzie wsparcie hetmana. A on jeszcze tak zrobił. No ja mogę tu szacha dać. A nie mogę też tu szacha dać. Nie. Ja mogę zwyczajnie pobić wieżę. I później hetmana tutaj. I mam prostą tego. Nie muszę jakoś tam kalkulować nie wiadomo co. Prosty zysk. I nadal ten pionek jest atakowany. To może tu nie. Może tak. Trochę mi blokuje roszadę, ale to nie jest problem. Może szach? Ja może po prostu pobiję. Chociaż mogłem tutaj. Nadal w sumie mogę, dobra. Czy ja tu mogę jakiegoś... Nie, nie mogę mata. Dobra, niech wjeżdża tym królem. Okej, okay, podstawił. Przy okazji sobie szachujemy. Nie, no mogę tak już. Nie będziemy już komplikować. No, poddał się. Także trzy partyjki tego. Także to tak na początek sobie zagraliśmy. No i myślę, że w podobny sposób będę mógł tam nagrywać, jak będę miał czas i ochotę. I tyle. Będziemy tam się wspinać w rankingu i w ogóle. Zakończone partie. Tutaj różne tryby, prawda? I w ogóle. A to, że tu przegrałem, to naprawdę słabiutko. Ale no zdarza się czasem, zdarza się. Dobra, także dzięki za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Nie będę może jakoś mega regularnie wrzucało z szachów, natomiast może to się później tam zmienić, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co dzięki za uwagę, na razie, cześć, pa, pa.